Czołem kabraci. Czołem kabratki. Witamy was z pięknego pola bitwy grunwaldzkiej. Rzeczywiście, nic dodać, nic ująć. Pięknego. Pogoda jest piękna, niezwykła. Szykuje się wielka inscenizacja. Inscenizacja. To jest najważniejsze słowo. Nie rekonstrukcja bitwy, bo to jest niemożliwe. Ale inscenizacja to jest zaklęcie. Zaklinamy naszą rzeczywistość, żeby konsumować zwycięstwo. I zobaczcie, i nawet tego dnia ktoś musiał popsuć nam radosne odczuwanie tego święta. Przedwczoraj na wzgórzu grunwaldzkim wisiały trzy flagi. Polska, pogoni litewskiej i Wielka Królewska, Królestwa Polskiego. Wczoraj rano jeszcze wisiały te trzy flagi, ale gdzieś koło południa ktoś, nie wiemy kto, bo nikt nam nie chciał powiedzieć, dzwoniliśmy do muzeum, podjął decyzję, że wisi flaga państwa Litwa, Polska w środku i wrogiego nam państwa, które... Teraz po prawej stronie jest. Neobanderowskiego państwa, które czci banderę. A wtedy nawet nie istniało. No wtedy nawet nie istniało, tak. To wiecie, to nie ma składu i ładu poza prowokacją polityczną. Poza prowokacją polityczną i poza oćwiczaniem Polaków. Tak będą to długo robić, aż przestaniemy na to zwracać uwagę. Ale my nie przestaniemy na to zwracać uwagi. Wywieszenie tej flagi, tego państwa, które czci mordercę Polaków, jest napluciem nam wszystkim w twarz i uważajcie, zepsuciem nam święta. Oni patrzą ze swoich przymrużonych, ciemnych oczków. Przecież dopiero co wyszliśmy z przestrzeni Wołynia. Nawet trudno powiedzieć, że wyszliśmy. Nie, w tym jesteśmy. Jest, to jest 80. rocznica rzezi wołyńskiej. Rzeź wołyńska trwa. Rzeź wołyńska trwa. I ci, którzy podjęli tę decyzję, jakiś polityk, który komuś kazał, żebyś ty, człowieku, stracił apetyt, węch i smak. Tego ci życzę. Nie ma winnych. Nie ma. Nie ma winnych. Pani w muzeum nie wie, kto kazał. Nie wie. Ona nie ma pojęcia. I ona może rzeczywiście nic nie wie. Więc ktoś powie, że Olszański, przestań się czepiać. A dlaczego mam się przestać czepiać? A gdyby tu wisiała flaga hitlerowska? To bo Niemcy by się zwrócili historycznie z powrotem do Hitlera i byśmy tak samo udawali, że nic nie widzimy, nic nie słyszymy? No ludzie, no są jakieś granice zdrowego rozsądku. Ciekawy jestem, czy organizatorzy tej pięknej imprezy odniosą się do tej hańby. Czy będą udawali, że nic nie widzą? Bo wiecie, gdybym był ja reżyserem tej inscenizacji, a inscenizowałem wydarzenia historyczne, to bym się wyraźnie od tej flagi odciął. Powiedziałbym, że to nie jest mój pomysł, proszę mojego nazwiska z tym nie łączyć, nie wiązać, nie zgadzam się. Tak. To jest konsekwencja. I teraz dowiedzieliśmy się, że Centralne Biuro Śledcze zaaresztowało młodą dziewczynę, która mówiła prawdę... Nie, weszli tylko do jej do mieszkania, prawdopodobnie na przeszukanie. Aha, a po chuj? Naprawdę szukacie dowodów u niej zbrodni wołyńskiej? Kurwa, poszukajcie se kurwa na Ukrainie. Pokopcie w ziemię, jak tak jest. Kto wydał takie polecenie? Co za złamany fiut zasyfiony wydał taką decyzję? Do Polaków jesteście pierwsi? Do rzezi Co to, ona robiła tę rzeź wołyńską? Naprawdę? Czy może ona coś ma, o czym wy nie wiecie? Do jebanego ukraińskiego IPN-u proszę się zwrócić. Oni wszystko wiedzą. Dokładnie wszystko wiedzą. Także to w tej chwili z pól Grunwaldu tyle. Tak. Może nam się uda pokazać wam... pielęgnować, ducha nie gasić, może ani kroków. Może uda nam się pokazać wam fragment próby, jeżeli będzie taka możliwość. Tak, tak. A jutro inscenizacja, 15 grudnia. 15 grudnia w Lipcu. Grunwaldu chciałem powiedzieć. 15 Grunwaldu w Lipcu. Na Grunwaldzie tak. Inscenizacja. No, ponoć zgodzili się nasi włodarze, że Polacy tym razem też wygrają. Też. Czołem, kamrat! Czołem! Ktoś nas pozdrawia. Ale wiecie, za 50 lat to już nie jest powiedziane, że tak będzie. Niemcy już w tej chwili mówią, pod Tannenbergiem to my wygrali. Bo
drugi Tannenberg w 1914 roku, czyli drugi Grunwald. Bitwa pancerna, tak? Nie, nie. 14. To nie była pierwsza wojna światowa. Ale to była bitwa artyleryjska. Nie, nie? Piechota się tam biła okrutnie. Pierwsza wojna coś światowa. Coś czytałem, że tam też brały właśnie udział. Nie, Marcin, artyleria w 14 roku, nic więcej. Czołgów nie było żadnych. Piechota na nóżkach chodziła, zabijali się i Niemcy nas pobili. To znaczy nie tyle nas, co cesarstwo rosyjskie, w którym służyło wielu Polaków. Tragedia tego Tannenbergu polegała na tym, że po pruskiej stronie byli Polacy i po rosyjskiej stronie byli Polacy. I tak to ludzie, było. Ludzie, nie strzelajcie. Tu są ludzie. Ludzie. Tak jest. A my pożegnamy się widokiem na pole Grunwaldu. Tak. A wieczorem się postaramy zobaczyć oczywiście. Czołem kamraci, czołem rodacy. Czuj duch. Czuj duch.